Uspokój się. Niech każdy zna... Przegrupować się! Thank you.
aniquilando. Mówi Josh Kaworkin. I jak zawsze, your business is my business. Dzisiejszy program zaczynamy od przeglądu giełdy. Kiroshi 2 punkty w górę, Quadra 1 punkt w dół. New American Auto Works skacze w górę o 1,5 punktu. A największa niespodzianka sesji? Orbital Air poszedł w górę o 10 punktów. Dobrze słyszeliście? Dokładnie tak. 10 punktów. Ale jak? Dlaczego? Bardzo rozczarowujące wyniki. Brak nowych projektów. Zwolniono wieloletniego CEO Leslie Wahudę. Czy jakikolwiek inwestor... Nie ma go jeszcze. Trzeba czekać. Cholera, niedobrze. No. Bill Jablonski? Okada wytłumaczyła ci wszystko? Tak, mam na kogoś zlecenie. Nie na kogoś, tylko na mordercę. Nazywa się Joshua Stevenson. Siadaj za kierownicą, porozmawiamy w samochodzie.
Będą go przewozili tą ulicą. Zaczekamy na ich samochód i pojedziemy za nim. Chcę zobaczyć, jak go rozwalasz. Dlaczego? Chcę, żeby się bał, zanim zginie. Dlaczego chcesz go zabić? Nie twoja sprawa. Wolałabym wiedzieć, w co się pakuje. Stevenson zabił moją żonę. Posadzili go i miał dostać czapę. Teraz znalazł sposób, by uciec z więzienia. Nie dopuszczę do tego. Stevenson nie będzie sam? Nikt mi o tym wcześniej nie powiedział. Zabijesz tylko jego. Kto będzie mu towarzyszył? Będą uzbrojeni? To zwykli ludzie. Zastraszymy ich, nawet nie kiwną palcem. Zwykli ludzie, czyli kto? Ważniaki, które wyciągnęły go z pierdla. Wystarczy, że nie będziesz do nich strzelała. Nie podoba mi się twój plan. Co to znaczy? Nie potrzebuję publiczności. Poza tym istnieje ryzyko, że nam zwieją. Wydałem na fikserkę oszczędności całego życia. Jadą! Za nimi, już! Pilnuj go! Nie może nam zwiać! Uważaj! Nie możemy go zgubić! Zatrzymaj auto! Kurwa, hamuj, powiedziałem! Wysiadaj, idziemy! Trzymaj się blisko mnie, sam to załatwię. Zabiję skurwysyna. Jest mój. NCPD! Stój, gdzie stoisz! Rzuć broni na ziemię! Chronisz życie mordercy! Ani kroku dalej, bo zginiesz! Stójcie! Nie! Nie! Żadnego zabijania! To mordercy! Ja też jestem mordercą! Jeśli zastrzelisz dziewczynę, zrywam naszą umowę! Vasquez! Jasne. Dajmy się wystrzelać. Możesz, kurwa mać. Nie możemy jej tak zostawić. Media rzucą się na nią jak sępy. Co wy odpierdalacie? Jestem gliną! Zabieraj stąd tę pierdoloną ciężarówkę! Weźmiemy ją ze sobą. Co? Mam jechać z wami? Tak, potrzebujecie. Chyba cię pojebało. Jeszcze jedno słowo i dzwonię do wytwórni. To będzie koniec twojej kariery. Gregor, mieliśmy próbę zamachu. Nikt ci nie zrobi krzywdy. Tak. Powiedzmy, że chce cię wynająć. Bill Jabłoński. Niekarany. Ale sprawdźcie go dokładnie. Dobra. Oczywiście, co tu jest grane? Tylko nie przysyłajcie radiowozu. Jak masz na imię? Pełna dyskrecja. Wie. Kurwa, ale się porobiło. Ja jestem Joshua Stevenson. Mówiłem ci, sukinsynu, żebyś rzucił ale broń. Ale pewnie to wiedziałaś. Trzeba było posłuchać. Kim był twój towarzysz? Wynośmy się stąd.
Chłopaki z NCPD posprzątają bałagan. Kojarzysz? Tak, kojarzę. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Hej, ty jesteś Vi. Słyszałem o tobie. Nie mogę się odwzajemnić tym samym. Jest niebezpieczna, nie możemy jej zabrać. Chcę jej zaoferować pracę. Jezu Chryste! Gdybym miał popcorn, to właśnie wpierdalałbym go w oczekiwaniu na ciąg dalszy. Powiesz wreszcie, o co chodzi? Rachel w jednym ma rację. Nie powinniśmy tu zostać. Jedź z nami. Opowiem ci wszystko po drodze. Nie zgadzam się! Rozumiem, ale nie masz tu nic do powiedzenia. Nie wiem, o co chodzi, ale jeśli z nimi nie pojedziesz, to już się więcej do ciebie nie odezwę. Niech będzie. Pojadę z wami. Ruchy. Już jesteśmy spóźnieni. Czy zdarzyło ci się kiedyś doświadczyć czegoś, co całkowicie zmieniło twoje życie? Tak. Zatem łatwo mnie zrozumiesz. 12 lat temu poszedłem siedzieć za napad z bronią w ręku. Z zimną krwią zastrzeliłem kilkoro ludzi. Rozumiesz? Wtedy to dla mnie nic nie znaczyło. Jednak w więzieniu przejrzałem na oczy i postanowiłem naprawić popełnione błędy. Dlaczego ich zastrzeliłeś? Miałem w ręku broń. Wierzyłem, że daje mi siłę. Nie spodobało mi się, jak na mnie patrzą. Do dzisiaj pamiętam ich spojrzenie. Niech Bóg nie pozwoli mi zapomnieć. Dalej nie rozumiem, dlaczego mi to opowiadasz. Chcę, żebyś zrozumiała to, co mam zamiar zrobić. Powiedz wreszcie, czego ode mnie chcesz. Jeśli będziesz mi towarzyszyć przez resztę dnia, zapłacę ci tyle, ile obiecano za moją śmierć. Nie masz żadnych pieniędzy. Wytwórnia ma i zapłaci. Dalej nie wiem, co konkretnie miałabym robić. Trzymać się blisko mnie i rozmawiać ze mną. Czujesz się samotny? Tak. Naprawdę cię potrzebuję. Nadal mam kontrakt na twoją głowę. Co jeśli zechcę go wykonać? Zabiję cię, zanim kiwniesz palcem. Nie drażnijmy, Vasqueza. Rozwiążę sprawę między tobą a twoim fikserem. Niby jak? Wszyscy będą zadowoleni. Obiecuję. Do końca dnia? Do końca dnia. Jeśli coś mi się nie spodoba, to odejdę. Nikt cię nie będzie zatrzymywał. Niedługo będziemy u Glorii, Elahmar. Dajcie mi chwilę. Muszę się przygotować. Vasquez, pilnuj ich. Ja zostanę w samochodzie. Postaraj się streszczać, mamy napięty grafik. Zulejka. Spóźniłeś się. Zabrałem po drodze pasażera. Ktoś z wytwórni? Pamiętasz, o czym pisałaś w ostatnim liście? To właśnie ktoś taki. Vi, poznaj Zulejkę.
Miło mi cię poznać. Jesteś znajomą Stevensona? To świeża znajomość. Matka jeszcze nie wróciła. Wejdźcie do środka, zaczekamy na nią. Pośpieszcie się, zaczekam na was. Siadajcie. Napijecie się czegoś? Mogę szklankę wody? Pij do woli. W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Jeden Bóg. Amen. Zulejka jest siostrą człowieka, którego zabiłem. Gdy odsiadywałem wyrok, napisała do mnie list. Wybaczyła mi morderstwo. Zaczęliśmy korespondować. To dzięki tobie Joshua nawrócił się. Jej list wszystko zaczął. Straciłam brata, a Bóg dał mi brata. Dawno już nie słyszałam, żeby ktoś mówił o wierze w taki sposób. Tym bardziej cieszę się, że trafiłeś pod mój dach. Powiedz mi, wierzysz, że Bóg istnieje? Wierzę. Między mną i Zulejką toczy się spór. Pomyślałem, że pomożesz go nam rozwiązać. O nie. Na nic takiego nigdy się nie zgodziłam. O co chodzi? Joshua zwariował. Uważa się za Mesjasza i chce się zabić. Nieprawda. Nie uważam się za Mesjasza. Bóg nigdy nie oczekiwałby od ciebie samobójstwa. To nie będzie samobójstwo. Dalej nie wiem, co tu jest grane. Gdy Joshua trafił za kratki, gazety pisały o nim na piątej stronie. A kiedy media zwęszyły, że się nawrócił, trafił do telewizji. Co w tym złego, skoro mogłem dać ludziom świadectwo wiary? To, że do więzienia zleciały się sępy. Obiecali zamienić mu karę śmierć na krzyżu, jeśli w czasie agonii zgodzi się na kręcenie braindance'u. Co chcesz przez to osiągnąć? Kiedyś Zulejka uczyniła ze mnie dziecko Boże. Teraz kolej, żebym spłacił zaciągnięty dług. Chcę dać świadectwo miłości. Zrozumiałe i dostępne dla wszystkich. Miłości? Jeśli istnieje bezwarunkowa miłość, musi istnieć też Bóg. Świat musi przypomnieć sobie o Nim na nowo. Chcę dotrzeć do podpiętych, do paśnika jamochłonów. Do dzieciaków dorastających w sąsiedztwie opanowanym przez gang. Do kurew z Jig Jig Street i do naćpanych kruposów. Do morderców, którzy wierzą, że kurtka z naszywkami może zmienić świat. Do płatnych zabójców. Takich jak ty, Vi. Chcę, żebyś rozumiała, co mam zamiar zrobić. Matka wróciła do domu. Stevensona znam. A ty kim jesteś? Nazywam się Vi. Wynoście się z mojego domu. Pani El-Ahmar, przyjechałem prosić o wybaczenie. Zamordowałeś mojego syna. Nigdy ci tego nie wybaczę. Żałuję tego, co zrobiłem. Wynocha z mojego domu! Idź już. Wynoście się! Chodźmy stąd. Pani El-Ahmar, proszę.
Morderco! Idźcie już. Zabiłeś mojego Rubena. Moje dziecko. Chodźmy do samochodu. Żałuję, że nie udało mi się porozmawiać z Glorią El-Ahmar. Miałem nadzieję, że wybaczy mi. Pojedziemy coś zjeść. Na jej miejscu pewnie bym ci wybaczyła. Ale nie jesteś na jej miejscu. Nikt nie zabił ci syna. Vasquez. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Naprawdę chcesz to zrobić? Chcesz dać się ukrzyżować? Tak, muszę to zrobić. Jeśli ktoś nie wstrząśnie światem, to nic się nie zmieni. Weź Stevensona i zajmijcie dla nas stolik. Chcę zamienić kilka słów z naszą autostopowiczką. Zaczekaj, chcę porozmawiać. Co sądzisz o naszej gwieździe? Na pewno jest głęboko wierzący. Jest głęboko pojebany i wiesz co? To nie ma najmniejszego znaczenia. Jeśli uważasz go za wariata, dlaczego jest dla ciebie taki ważny? Ma coś, co w dzisiejszych czasach jest bardzo rzadkie. I przez to bardzo cenne. Jest autentyczny. Serio. W swoim obłędzie głęboko wierzy w to, co mówi. To jednak bardziej złożony człowiek, niż sądzisz. Nie jesteś biegłym psychiatrą. Ja też nie. Oboje jesteśmy ludźmi interesu. Joshua Stevenson jest dla mojej wytwórni żyłą złota. A rozmawiamy o tym, ponieważ... Mieszasz mu w głowie. Sprawiasz, że Stevenson wątpi. Psujesz perfekcyjnego aktora i moją inwestycję. Dlatego zapłacę ci dwa razy więcej. A ty dyskretnie się ulotnisz. Nie zgadza się. Nie. Chyba nie zrozumiałaś mojej oferty. Zrozumiałam. Wejdźmy już do środka. Nieźle, jak na gównianą złodziejkę. Zastanawiam się, jak to się skończy. Na pewno męczarnią. A wiesz dlaczego? Bo nie ma różnicy między świętością i szaleństwem. Ale tak, też jestem ciekaw, jak to się skończy.
wielu takich cwaniaków jak ty, mnie nie nabierzesz. Nie będziesz miał okazji do ucieczki. Czapa cię nie ominie. Nikogo nie obchodzą twoje przekonania. Zamów coś dla nas i przy okazji weź głęboki oddech. Twardy orzech do zgryzienia z tego Vasqueza. Prawda. Jest wierny swoim przekonaniom. Nikura! Vasquez jest gminą z powołania. Urodził się do tej roboty. Musisz mieć na niego niezłego haka. Wytwórnia należy do korporacji. W przeciwieństwie do ciebie, Vasquez nie chce sobie robić wrogów. Powiedzcie coś więcej o tym braindance'ie. Tytuł? Oczywiście pasja. To będzie braindance nowej generacji. Czyli? Cóż, Stevensona mamy na krótko, więc z nim nakręcimy tylko finał. A resztę dorobimy dublerami i miksem wygenerowanych proceduralnie wrażeń. Wow, myślałam, że to niemożliwe. Bzdura. Za tym projektem stoi IBM. Mamy technologię i pieniądze. Niedługo aktorzy nie będą nam w ogóle potrzebni. To po co wam Josh? Męki syna człowieczego. Nie da się symulować cyfrowo. A teraz pomyśl sobie, co gdyby tak polecieć. Miałeś w ogóle coś do powiedzenia przy tym projekcie? Wymusił na scenarzystach pasję według Łukasza, nie Jana, jak chcieli. O, to pewnie ważne dla twojego finału. Jan jest zbyt surowy i pompatyczny, a Ewangelia Łukasza jest dla takich jak ja. Poza tym u Łukasza Jezus dobrze wie, co go spotka i jest na to gotowy. Chce przekazać światu to, co on. Co takiego chcesz powiedzieć? Że Chrystus jest miłosierny i wciąż umiera za grzechy świata. Skończ już z tymi pytaniami. Stevenson nie może się teraz rozpraszać. Nie wiem, czy widzisz, ale ja i Josh rozmawiamy, więc odpierdol się. Co, proszę? Nie, to ty się odpierdol. Ten człowiek stworzy jutro dzieło życia. Musi się skupić, żeby dobrze odegrać swoją rolę. Wiesz dlaczego? Bo nie dostanie drugiej szansy. Josh. Chciałbym się już położyć. Twoje zlecenie właśnie się skończyło. Nie martw się, dostaniesz swoje pieniądze. Żegnaj, Vi. Zajebiście to rozegrałaś. A co ty myślisz o tym wszystkim? Facet jest pojebany, a korporacja na nim żeruje. Ważne, że w pierdlu wyszedł na ludzi. Możemy jeszcze długo o tym rozmawiać, ale co to zmieni? Korporacje będą się na takich bogacić, a biednym dalej zostaną mrzonki. Gdzie się podział Johnny Buntownik? Powiem ci jedną rzecz. Tamten facet jest prawdziwym buntownikiem. To w końcu jest zaburzony, czy jest nowym mesjaszem? Ja jestem zaburzony, ty jesteś zaburzona. Cały świat jest w chuj zaburzony. Ale jeśli ktokolwiek może zbawić świat, to właśnie szaleńcy. Bóg istnieje? Jak sądzisz? O kurwa! Serio? Kurwa, o co ci chodzi? Czy naprawdę umarłaś i zmartwychwstałaś? Zastanawiasz się, czy konstrukt może zostać zbawiony? Prawda jest taka, że ja rzeczywiście wstałam z martwych. I co to niby było? Cud? O, a to ciekawe. A może też uważasz się za Mesjasza? Nie mam pojęcia, co to było. Tak samo jak ty. Ja wiem, co cię przywróciło do życia. Korporacyjna technologia. Tylko tyle. Jeśli ktoś jest prawdziwym Mesjaszem, to nie ty, ale Saburo Arasaka. A jednak, gdybyś go spotkał, posłałbyś mu kulkę między oczy. Ty padasz przed bogami na kolana, a ja ich zabijam. To nas właśnie różni. W ogóle nie myślisz o konsekwencjach bycia konstruktem? Czy tak naprawdę już umarłeś? Czy umrzesz dopiero, gdy wymazana zostanie twoja ostatnia kopia? Czy pójdę do cyfrowego nieba?
Raczej do cyfrowego piekła. Ale tak. Jeśli istnieje życie po śmierci, to czy Silverhand już jest w zaświatach, a ja rozmawiam z jego epitafią? Nie myślę o tym. Dla mnie jestem sobą. Nie ma zaświatów i zmartwychwstania. Jest tylko kopiowanie świadomości. Był dziwny dzień. Ale czas wracać do rzeczywistości. Chodź, mamy coś do załatwienia. Making waves in Tokyo, Sydney, and Paris, their next stop is on your doorstep. Night City, expect the unexpected!